Witam, moim gościem jest Tomasz Stępień, prezes spółki Gaz System. W poprzedniej części rozmowy poruszaliśmy temat Baltic Pipe, jednej z kluczowych inwestycji strategicznych spółki. Dzisiaj chciałam zapytać o inne inwestycje. Plan rozwoju spółki obejmuje działania, w wyniku których polski system przesyłowy ma być w pełni funkcjonalny i zintegrowany z systemami przesyłowymi gazu krajów Unii Europejskiej. Ponieważ o Baltic Pipe już rozmawialiśmy, teraz chciałam zapytać o inne składowe systemu. Pytanie o stan prac, ewentualne trudności i możliwy termin zakończenia realizacji. Na początek terminal LNG w Świnoujściu. Tak, terminal LNG w Świnoujściu to jest inwestycja, w zasadzie rozbudowa tego terminala, a w zasadzie można powiedzieć dwa projekty rozbudowy. Mniejsza rozbudowa, która polega na zabudowie dwóch dodatkowych regazyfikatorów. Mhm. Przypomnę, obecnie funkcjonuje 5 regazyfikatorów, dodajemy 2. Jest to inwestycja, która jest już na półmetku. Zakończenie tej inwestycji przewidujemy na koniec przyszłego roku. I ta inwestycja pozwoli na zwiększenie możliwości regazyfikacji i świadczenia tej usługi regazyfikacji do ponad 6 miliardów na tej sześciennej skali roku, jeśli chodzi o tę handlową możliwość, technicznie nawet będzie więcej. I tak jak powiedziałem, ta inwestycja jest już na półmetku, mamy już w zasadzie wszystkie dostawy kluczowych urządzeń są zamówione, są zmontowane i spływają, można powiedzieć, do Świnoujścia, na teren terminala. Ostatni element przewidujemy odebrać w marcu przyszłego roku. I oczywiście mamy wykonawcę, który ma przekazany plan budowy i podjął niezbędne działania, żeby te urządzenia zabudować. To jest ta mała rozbudowa. Jeśli chodzi o dużą rozbudowę, a mowa tu o trzecim zbiorniku, który będzie ponad 10% bardziej pojemny, większy od dwóch istniejących, i budowa drugiego nadbrzeża, który umożliwi obsługiwanie dwóch statków nawet naraz. Przy czym to drugie nadbrzeże, to które w tej chwili realizujemy, jest nadbrzeżem, które będzie mógł przyjąć dużo szersze spektrum, jeśli chodzi o jednostki pływające, czyli od tych dużych jednostek do takich już zupełnie małych. Będzie terminal miał taką funkcjonalność, że będziemy mogli z tych zbiorników, które są, z tego nowego zbiornika, który będzie wybudowany, ten gaz transportować z powrotem na te mniejsze jednostki celem dystrybucji w basenie Morza Bałtyckiego. Ta inwestycja ma taki charakter i realizujemy w formule zaprojektuj, wybuduj. I ona jest na etapie właśnie projektowania i uzyskiwania pozwoleń, natomiast wykonawca już jest wybrany, dlatego że wykonawca będzie realizował projekt, a następnie samą budowę. Prace idą zgodnie z planem. Część morską realizujemy z inną zespołem Skarbu Państwa, mianowicie z Zarządem Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. To jest jakby wspólne przedsięwzięcie, koordynowane, mamy podpisane niezbędne umowy i tu jest współpraca, dlatego że tam mamy te zakresy nachodzące na siebie, musimy to dobrze skoordynować. I całość tej inwestycji, dużej rozbudowy, jest na koniec 2023 planowana i dzięki niej, oprócz tych dodatkowych funkcjonalności, będziemy mogli regazyfikować nawet ponad 8 miliardów metrów sześciennych w skali roku i podawać to do sieci przesyłowia, a więc bardzo duża infrastruktura, jeśli chodzi o potrzeby polskiego. Panie prezesie, połączenia z Litwą i Słowacją. Tak, tutaj mówimy o gazociągu Polska-Litwa. On w zasadzie to jest, można powiedzieć, 5 odcinków. Podzieliliśmy go na 5 odcinków. To jest bardzo długi gazociąg, więc jest podzielony. I tutaj 2020 upłynął nam na kontraktowaniu. I można powiedzieć, że mamy zakontraktowanych wszystkich wykonawców dla każdego z 5 odcinków. Mamy zakontraktowany nadzór, wszelkie inne umowy niezbędne do tego, aby obsłużyć budowę. Mamy zakontraktowane dostawy i rozpoczęły się budowy. One, te 5 odcinków, jest na różnym stadium zaawansowania. Niemniej to już jakby teren przejęty przez wykonawców, a więc trwa już też ta faza realizacyjna, podobnie zresztą jak po stronie litewskiej. Jeśli chodzi o gazociąg na Słowację, ten gazociąg, powiedziałbym, jeszcze bardziej zaawansowany, dlatego że tutaj wcześniej zakontraktowaliśmy wykonawcę. To jest bardzo trudny projekt przez Bieszczady, szereg wyzwań. Niemniej prace są już bardzo zaawansowane, można powiedzieć, że gazociąg jest już
liniowo pospawany. Zostały nam takie spoiny montażowe i cały szereg niezbędnych prac, które jeszcze musimy wykonać, aby ten gazociąg poprawnie funkcjonował. No ale on już jest bardzo zaawansowany. Też mogę powiedzieć, że to wszystko przebiega zgodnie z planem. Całość tego programu interkonektorów zamierzamy zamknąć do 2022 roku. Przypomnę, Baltic Pipe też jest interkonektorem. No i oczywiście mamy szereg inwestycji pomiędzy nimi, można powiedzieć. Polska-Litwa to jest gazociąg na granicy, Polska-Słowacja na granicy, Baltic Pipe Terminal to jest też, można powiedzieć, granica morska. Natomiast no, mamy cały szereg inwestycji w kraju, które łączą te w jeden system i integrują z istniejącym systemem. Dość powiedzieć, że w 2022 roku wykonaliśmy, czy wybudowaliśmy 5 z 14 gazociągów w ramach tak zwanego korytarza północ-południe. Już jest wybudowanych 9. W przyszłym roku oddamy pozostałe i to będzie 14 gazociągów i jedna tłocznia. W 2020 roku również zaprojektowaliśmy i uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia dla gazociągu w środku Polski, z okolic Włocławka do okolic, można powiedzieć, Puław, który będzie przebiegał przez całe Mazowsze, który jest też niezbędnym elementem całej tej logiki systemu, żeby połączyć, że ten gaz we wszystkich kierunkach mógł płynąć. A zatem 2021 jest plan, żeby zakontraktować wykonawstwo dla tego gazociągu. To jest kolejny gazociąg, on jest bardzo długim gazociągiem, ponad 300 km. I to też sukcesem udaje się właśnie realizować. I mamy jeszcze taki program inwestycyjny związany z budową nowego terminala LNG, tak użyję skrótu myślowego, terminala w technologii regazyfikacji na pokładzie, czyli statek z magazynem i z regazyfikatorem na pokładzie w Zatoce Gdańskiej, który to statek będzie połączony trzema gazociągami do systemu krajowego, trzema odcinkami gazociągów. I ten projekt jest wykonywany na zakładkę, również część liniowa, czyli te gazociągi już są na etapie projektowania. Tu spodziewamy się występować systematycznie o wydanie niezbędnych decyzji, najpierw środowiskowych, potem lokalizacyjnych. To jest przed nami, niemniej to jest nowe, można powiedzieć, wejście do systemu, ponieważ polski rynek gazu ziemnego ma chyba swoje świetne lata w tej chwili, bo mamy bez precedensu w skali historii wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny. W związku z czym no, musimy szybko i kierunkowo odpowiadać na takie zapotrzebowanie rynkowe i mamy tą propozycję, tą decyzję kierunkową na obudowie tego statku pływającego, który można budować modułowo, aby zaspokoić zapotrzebowanie na gaz ziemny dla polskiej gospodarki. Także sporo tych inwestycji, bo nie o wszystkich wspomniałem, ale no, to są, myślę, te takie najbardziej spektakularne czy największe. Chciałam zapytać, ta rozbudowa polskiego systemu gazowego to także zwiększona ilość gazu i chciałam zapytać, czy polski system przesyłowy jest na taką ilość, czy będzie na taką ilość gazu gotowy? Tak, ponieważ operujemy i dysponujemy siłą rzeczy różnymi prognozami na zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce, to rozbudowujemy system w taki sposób, aby nawet w takim scenariuszu, który jest no, takim mocno optymistycznym scenariuszem, nawet żeby sprostać zapotrzebowanie na gaz ziemny w tych optymistycznych scenariuszach. I póki co, no to właśnie rzeczywiście połączenie i oddanie do użytku tych wszystkich inwestycji, o których mówiłem, no na długie lata powinno, jeśli chodzi o zapotrzebowanie Polski na gaz ziemny, wystarczyć. Oczywiście kwestia jest taka, czy to zapotrzebowanie nie będzie jeszcze bardziej rosło i tak dalej. No niemniej staramy się reagować na bieżąco i jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy proponować na rynku nowe inwestycje, które spełnią to kryterium. Póki co system będzie projektowany ze sporą elastycznością, jeśli chodzi o to zapotrzebowanie. Panie prezesie, niezależność energetyczna Polski to jest idea, pewnego rodzaju idea. Chciałam zapytać, jak z jej realizacją, na ile to jest realne? No ja bym powiedział, że to nie tylko jest idea, bo to oczywiście jest idea, jest koncepcja, natomiast to jest coś bardzo konkretnego i wymiernego w przypadku energii, dlatego że niezależność energetyczna, można powiedzieć, energia
W tym przypadku w postaci gazu ziemnego, no to to jest element już tutaj domeny państwa, którą jest suwerenność, zwłaszcza w obszarach gospodarczych. Dobrze wiemy, i to pandemia pokazała, że w kluczowych dla gospodarki sektorach no, ta niezależność, można powiedzieć, ta kwestia, gdzie jest możliwość zdobycia kluczowych, w przypadku energii, ale kluczowych produktów i możliwie gdzieś blisko właśnie tu kraju, czy wręcz w kraju, no jest kluczowa ze względu na te powinności, jakie ciążą na każdym rządzie, a mianowicie no właśnie w tym przypadku energii to jest bezpieczeństwo energetyczne. Te wszystkie projekty, no my wpisujemy się w strategię rządową oczywiście i realizujemy w obszarze gazu, no widząc, że gaz po pierwsze stanowi bardzo pożądane źródło, to widzimy po tym zapotrzebowaniu na energię. Widzimy, że sektor ciepłowniczy, energetyczny coraz cieplej, że tak powiem, patrzy w stronę gazu ziemnego. Mamy wyzwania związane z transformacją energetyczną i tak dalej, i tak dalej. To wszystko razem powoduje, że im więcej dywersyfikacji i takiej możliwości gry rynkowej i zawsze możliwości wyboru innej opcji, no tym lepsze mamy decyzje, tym tańsze, że tak powiem, to źródło, jeśli chodzi o pozyskanie energii. W obszarze gazu rzeczywiście to jest ogrom pracy. Dość powiedzieć, że po tym całej rozbudowie systemu wartość aktywów gazowych w Polsce zostanie no już nawet nie podwojona, tylko będziemy mieli plus 1,5 razy więcej niż teraz mamy, czyli 150% więcej aktywów w gazie. To pokazuje skalę, jaka jest tutaj do odrobienia, ale to działa jakby w dwie strony, to znaczy widzimy, że im bezpieczniej jest w obszarze gazu, w sensie właśnie dywersyfikacji, w sensie braku możliwości, nazwijmy to szantażu, czy to politycznego, geopolitycznego, czy też ekonomicznego, bo dobrze wiemy, że sytuacja monopolu stwarza możliwości takiego szantażu, gdzie że się przepłaca za jakiś towar czy usługę. Im bardziej jesteśmy bezpieczni, tym widzimy, że to zapotrzebowanie na gaz rośnie, a więc płynie stąd taki wniosek, że zaufanie do tego sektora w Polsce również wzrasta, a zaufanie będzie wzrastać wtedy, jak rynek, jak użytkownicy będą widzieć, że to będzie stabilne źródło. No i w tym sensie rzeczywiście te projekty, myślę, domkną, jeśli chodzi o gaz ziemny, to tą kwestię bezpieczeństwa, niezależności energetycznej, zaufania do gazu i będziemy mogli dalej rozwijać ten rynek w Polsce. I rozumiem, że w tej sytuacji też mówimy nie tylko o wpływie tych polskich inwestycji gazowych na rynek gazu w Polsce, ale w ogóle w regionie, prawda? Bo gdzieś to się także przekłada na sytuację ogólnie w Europie Środkowo-Wschodniej. No tak, rzeczywiście rynki gazu tutaj w Europie Środkowej, one mają swoją charakterystykę, ale na pewno dominującą, czy dominantą w tych rynkach były rzeczywiście pewna forma zależności od dostaw z jednego kierunku, od jednego w zasadzie dostawcy. No i każdy z krajów, jak może, tutaj realizuje tą swoją strategię. No w przypadku Polski mamy tę dodatkową zaletę, że graniczymy z Morzem Bałtyckim, a Morze Bałtyckie jest takim oknem, można powiedzieć, na świat gazowy również, gdzie dzięki LNG, technologii LNG, jak również właśnie dostępie do złóż norweskich, znakomicie możemy rozszczelnić, czy tam przemodelować tutaj ten krajobraz dostaw gazu, również w zakresie dostępności infrastruktury, po to też te między innymi interkonektory budujemy. I przy tych okolicznościach, po oddaniu tej infrastruktury, rzeczywiście korzyści z takiej sytuacji na pewno mogą mieć również inne kraje, jak tylko będą chciały korzystać spółki czy klienci z tych krajów, to takie możliwości się pojawią, a to zawsze jakby też integruje w ramach tutaj stosunków sąsiedzkich, co oczywiście jest też założeniem czy efektem tych naszych programów inwestycyjnych. Czy gaz ziemny ma przyszłość? Pan mówi tutaj o wzrastającym zapotrzebowaniu, ale to moje pytanie jest takim pytaniem
bardziej w kontekście polityki Unii Europejskiej, gdzieś tam w perspektywie dążącej do bezemisyjności. Pytanie, co z tym zawęziemy. Na pewno polityka związana z tym, jak pani tutaj określiła, dążenie do bezemisyjności jest polityką bardzo ambitną i trudną, to też należy sobie powiedzieć. Mamy do czynienia z taką materią, gdzie każdy kraj, czy każda gospodarka w krajach Unii Europejskiej jest na innym poziomie, nazwijmy to, emisyjności, czy poziomie startu do tego. I oczywiście kwestia to jest jedna rzecz, czyli cele, które myślę chyba są podzielane przez wszystkich, a druga sprawa jest związana z tą sztuką godzenia celów z ograniczeniami naturalnymi, jakie występują. Ograniczenia w przypadku Polski są takie, że póki co mamy miks energetyczny, który jest w dużej mierze zdominowany przez węgiel, zarówno kamienny, jak i brunatny. I tego z dnia na dzień nie da się tak zmienić, bo wszyscy tego chcemy, tylko to jest żmudny, długi i kosztowny proces. I w tym kontekście gaz ziemny wydaje się być na dziś, tak jak to nie tylko my, ale myślę, że wiele ośrodków, w tym sama Komisja Europejska widzą, że to jest, jeśli chodzi o tą możliwość ekonomiczną i polityczną, że to jest najlepsze źródło, czy najlepszy nośnik energii, który jest w stanie wspomóc tą transformację energetyczną, akurat u nas, prawda? I w tym sensie jakby przyszłość gazu ziemnego, ja myślę, jestem przekonany o tym, że to jest jeszcze jest dobra i myślę, że jeszcze pokolenie naszych dzieci będzie tym tematem się zajmować. No niemniej to jest sytuacja Polski i oczywiście obserwujemy to, co się dzieje, ponieważ Gaz-System jako spółka, która ma dosyć sporą działalność międzynarodową, jesteśmy pozrzeszani w bardzo wielu organizacjach, w tym przy Komisji Europejskiej i w tych dyskusjach o transformacji energetycznej bierzemy czynny udział i widzimy, w których kierunkach to podąża. I również tutaj, ponieważ inwestycje mamy plany w perspektywie 10, może 15-letniej, natomiast również obserwujemy i mamy projekty badawcze, które wykraczają poza ten czas. Badamy różne możliwości, w jaki sposób wykorzystać infrastrukturę gazową czy aktywa gazowe, żeby wspomóc tą transformację energetyczną. Mamy projekty, które są związane z tym, co teraz jest chyba mocno eksploatowane, jeśli chodzi o tą sferę publiczną, mianowicie te technologie wodorowe. Gaz-System rozwija projekt budowy magazynu gazu ziemnego w strukturach solnych. Mamy również przebadane technicznie, że w takich strukturach solnych ten wodór można bezpiecznie gromadzić. Gromadzenie wodoru, no to jest gromadzenie energii. Oczywiście do tego szukamy partnera, który by wszedł z nami w taki projekt, bo do tego potrzeba infrastruktury związanej z wytwórczością odnawialnych źródeł energii, z przetworzeniem tej energii na ten wodór i takie projekty można realizować. Myślimy o nich, no dlatego, żeby tutaj nie nam pociąg nie odjechał i damy wszelkie możliwości. No niemniej należy również sobie jasno powiedzieć, że wszystkie te technologie są oczywiście technicznie jedne bardziej, a drugie jeszcze są dopracowywane i wykonalne, ale jeszcze to jest pieśń przyszłości. To są stadia pilotażu, pojedynczych projektów, niedużych projektów. Tam jeszcze trzeba poprawiać efektywność, w związku z czym upłynie trochę wody w Wiśle, Odrze i innych rzekach europejskich, zanim będziemy mieli to na taką skalę, która rzeczywiście doprowadzi do tego. Więc kierunek jest słuszny, partycypujemy w tym kierunku, szukamy wszelkich możliwych sposobów. Jak tylko się pojawi taka właśnie możliwość, znajdziemy partnera, oczywiście natychmiast spróbujemy wejść w taki projekt, żeby no, w boju rozpoznać, co, jakie możliwości to daje. No niemniej ten gaz ziemny będzie cały czas podstawową działalnością, myślę, że jeszcze długie lata. No ale oczywiście polityka ta dążąca do neutralizacji negatywnego wpływu emisji różnego rodzaju gazów cieplarnianych, w tym CO2, no jest taka, że należy brać pod uwagę też te dodatkowe działania. Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Stępień, prezes spółki Gaz-System. Dziękuję panu prezesie. Bardzo dziękuję.